momentu, kiedy w Chorzowie będą organizowane mamy im szansę. Wierzę w to bardzo mocno, nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Oczywiście w świecie współczesnym, w świecie silnych wpływów, różne oczywiście decyzje są możliwe, ale myślę, że mamy tyle atutów ma Stadion Śląski, nie tylko patrząc przez pryzmat historii, ale tego, co ostatnio się działo, patrząc przez pryzmat stanu technicznego tego obiektu i gotowości do goszczenia drużyn, myślę, że jest to bardzo, bardzo potrzebne i chyba pewne. A czy GZM ma jakieś plany, żeby jakoś bardziej pomóc Chorzowowi, żeby dostał tą, miał możliwość? Oczywiście wymiar mistrzostw jest wymiarem nie miejskim, jest to wymiar przede wszystkim europejski, może i nawet światowy. I na pewno im więcej ważnych instytucji się włącza w te przedsięwzięcie, tym lepiej. I takie działania przez Górnośląski Związek Metropolitalny zostały podjęte. Na pewno GZM będzie się włączał w wszelkie kampanie promocyjne i taka decyzja została podjęta. Gdyby takiej możliwości nie było, to zapewne władze UEFA nie przyjeżdżały, eksperci UEFA nie przyjeżdżaliby do nas w przyszłym tygodniu. Przyjeżdżają po to, żeby skontrolować nasze przygotowania. No a to chyba tylko w jednym celu, no po to, żeby te euro także odbyły się u nas. Górnośląski Związek Metropolitalny pomaga coś w tym, żeby te działania poszły lepiej, bo wiadomo, że Chorzów nie może startować sam w tej kategorii, ponieważ jest zbyt mały. I czy nie lepiej, żeby to wszystko razem połączyć? Znaczy, jak tutaj Państwo widzicie, jest tutaj wojewoda, jest marszałek, jest prezydent Katowic. Także w tej chwili marszałek przyjął taką rolę koordynatora, dlatego że stadion jest marszałka. Te duże inwestycje także należą do marszałka, jak na przykład lotnisko. Także marszałek przyjął teraz rolę taką jak w innych miastach prezydenci albo jak w Warszawie minister sportu. Bo nasza sytuacja jest trochę podobna do Warszawy, która też stadionu nie ma swojego, tylko Ministerstwo Sportu ma stadion i ono jest tym organizatorem. U nas stadion jest marszałka i marszałek przyjął teraz taką rolę koordynatora i to bardzo dobrze. Czyli myśli pan, że coś jednak w tym względzie się ruszyło, tak? Znaczy rusza się cały czas, prace trwają cały czas. Natomiast teraz jest jak gdyby troszkę więcej tego takiego medialnego zamieszania, dlatego że no, przyjeżdżają oficjalni eksperci UEFA w przyszłym tygodniu po to, żeby zbadać nasze przygotowanie do euro. Wtedy zapadnie decyzja, czy jeszcze nie? Nie wiem, to jest sprawa UEFA. Myślę, że jeszcze nie. Sprawy przygotowań do przyjęcia delegatów UEFA na Stadion Śląski? To znaczy, no, chcemy jako drużyna, czyli marszałek, wojewoda, jeden, drugi, trzeci prezydent, chcemy przyjąć ich przede wszystkim tak, jak sobie wyobrażamy pod kątem polskiej gościnności, ale też nie może to być z drugiej strony w sposób, przepraszam, w cudzysłowie nachalny, bo komisja UEFA działa według swoich reguł, według swoich prawideł i oni mają swój kalendarz, swój scenariusz. I trzeba się do niego po prostu dostosować. Czyli pan może zdradzić, jak to będzie mniej więcej wyglądało przez to? Znaczy to oczywiście spotkanie poranne po to, aby poznać scenariusz całej wizyty. No i oni później samorzutnie będą chcieli zobaczyć to, co oni mają w scenariuszu według punktów. To jest określony sposób postępowania i tutaj nasza rola będzie praktycznie zerowa. My ich możemy tylko w kontekście gościnności, spotkania, później wniosków końcowych, spotkania końcowego, natomiast jeżeli chodzi o taki stricte ich techniczny scenariusz, to zależy wyłącznie od nich. A czy do czasu Euro 2012 Stadion Śląski zostanie już całkowicie zmodernizowany, czy jeszcze nie? Nie ma innego wyjścia, tak musi być. Czy takie akcje mają sens? Tak, oczywiście. Ja uważam, że tak.